Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam kolejną niszową produkcję Survivalis Invisible Strain Early Access wersja 80.81. Indyczek gra survival, jak sama nazwa wskazuje, pokierujemy sobie grupą ocalałych, znaczy pokierujemy jedną postacią z możliwością przyłączenia się do innych i będziemy starali się przetrwać w świecie opanowanym przez zombie, jednak nie są to takie wolne zombie jak z The Walking Dead, bardziej tutaj powiedziałbym, że w stronę Dying Light, prawda? Zombie są szybkie, atakują. Kilka słów jeszcze o grze. Gra jest stworzona z silniku Unity, jest to taka mniejsza produkcja, jednak gra się całkiem przyjemnie, ja mam jakieś 10 minut gry za sobą, stwierdziłem, że okej, wystarczy, siadamy i nagrywamy, więc nie będzie to pierwsze uruchomienie gry. Jeżeli miałbym jeszcze określić, czym jest ta gra, to jest to takie połączenie Kenchi i State of Decay. No i właśnie w ten sposób znalazłem tę grę, ponieważ chciałem nagrać wam serię ze State of Decay 2, przymierzałem się do niej jakiś czas i wpadłem na te produkcje. I moi drodzy, umowa jest taka, nagram pewnie ze dwa odcinki, jeżeli wam się spodoba, to pociągniemy serię, czy to teraz, czy dopiero po wyjściu oficjalnym gry, lub jeżeli chcecie, dajcie mi znać, czy może chcielibyście zobaczyć serię ze State of Decay, bo gdzieś mam jeszcze ją z tyłu głowy. Także moi drodzy, witam, materiał, zaczniemy nową grę, stworzymy sobie postać, będzie to sandbox i teraz tak, tworzymy własną postać, nie Ivan Warner, tylko Maciej Dailowy i community name niech będzie Dale, wiek nie 34 lata, a 26, niech to będzie taka moja postać. Kolor skóry, no dobra, jest ok, tu nie zmieniamy. Kolor włosów, zaraz zerkniemy, najpierw tak, zróbmy włosy. Ja już mniej więcej wiem, że ta fryzura bardziej pode mnie, niech będzie. No coś takiego, niech będzie. A teraz tak, tutaj się niczym nie bawimy, czy jest tu coś, co chcę zmienić? Nie, najpierw zerkniemy jeszcze na świat. Będziemy zaczynać w połowie lata, nie wiecie co? Takie wczesna wiosna, zaczniemy sobie w takiej wczesnej wiośnie, niech będzie early spring. Wczesna wiosna, godzina startu niech będzie 7 rano. Poziom trudności to zaraz zerkniemy, tutaj jest wszystko ok. Teraz z tym nic nie lecimy, ciuchy, zdejmijmy wszystkie ciuchy. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak, to jest nasza postać i teraz tak, mam 8 punktów do rozdania, więc zacznijmy od butów, które są za 1 punkt na razie. Buty za 1 punkt, spodnie combat za 2 punkty niech będą. Tutaj widzicie, jeżeli chodzi o pogodę, insulations, to jest to, jakby to przetłumaczyć, ile one utrzymują ciepła. Steve Leves Jacket za 4 punkty, zostaną mi jeszcze 2 na jakiś atrybucik. Nie, wiecie co, to będzie w porządku? Czy vest? Nie, to mi się podoba. Teraz tak, czapeczka, wiecie co, jak to jest wczesna wiosna, to może baseball cap. Ta mi dodaje 2 do ciepła, natomiast ta mi da plus 1 do wzroku. Chodzi o to, że słońce nie będzie mnie tak raziło i będzie szybciej się renderował świat. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, mam jeszcze jeden punkcik, który mógłbym na coś wykorzystać, tylko na co? Okulary? Czy ja chcę mieć okulary ciemne? Kurde, głupio to wygląda. Te okulary mi się niezbyt podobają. Natomiast czekajcie. Buty mogę wziąć... Dobra, wezmę sobie wojskowe buty. Tak, i to się bardziej przyda. Dobra, equipment teraz. Startowy. Radio. Będę słyszał o hordach zombie. Nie, inaczej. Dobra, zaczynamy grę. Więc to, co będę chciał, na pewno plecak. Nóż, czy może siekiera. I zostaje jeden punkt. Mogę wziąć namiot, czy śpiwór, a mogę wziąć sobie nóż. I chyba weźmiemy sobie nóż na start. Krucyfiks. Krucyfiksy też są spoko, ale je łatwo jest znaleźć. Krucyfiksy umożliwiają zapis. Zaraz wam o co powiem. I teraz punkty. Widzę, że taki... coś innego. Na pewno będę chciał tak fitness mieć, strzelectwo, walka wręcz. Koniecznie walka wręcz i stealth. Czyli skradanie się. Może to skradanie się nie będzie. Skradanie się plus... nóż, taka eliminacja nożem byłaby dość w porządku. Czy ja chcę mieć medicine? Albo jakiś medicine. Wytwarzanie leka? Na razie nie. Personality teraz. Detached. Cynical. Stupid. Nie, nie chcemy być stupid. Będzie street smart. Wycofany czy przyjacielski? Wycofany. Lojalny. Sceptyczny. Opanowany czy opanowany. Okej. Okay. Wydaje się to być spoko teraz. No i świat jest w porządku. Świat duży, zacznijmy grę.
teraz tak, poziom trudności normalny. Gra jest trudna. Grałem chwileczkę i naprawdę gra jest trudna, więc zagramy na poziomie slightly easier, delikatnie łatwiejszy, tak bym to przyznał, delikatnie łatwiejszy, ociupinkę. I to, czym się różni to od trybu normalnego, jest to, że część zombie po prostu będzie ranna w nogę, dzięki czemu będą wolniejsi, będzie łatwiej ich powalić. Teraz tak, Invisible Strain. Każdy w świecie może być zainfekowany i o tym nie wiemy. Dzięki czemu na przykład przybywając takiego człowieka do osady możemy zarazić całą osadę. Tego bym nie chciał. Zagramy bez tego. I Safe Tokens, że mogę zapisać tylko grę, tylko jeżeli znajdę Crucifix. Jesus Saves. Okej. Okay. I teraz tak. Czy chcę grać z innymi graczami? Każdy może dołączyć, tylko przyjaciele invite. Tylko tych, których zaproszę. Moi drodzy, to jest info do wspierających. Jeżeli gra się przyjmie, to być może pogramy sobie wspólnie. Gra kosztuje około 30 zł na streamie. Na Steamie, więc myślę, że spoko. Generowanie świata, dzień pierwszy, wszystko jest losowe generowanie, to mi się bardzo podoba, więc zobaczymy. Powiedziałem, że dużo gra przypomina State of Decay, bo rzeczywiście interakcja z ludźmi jest taka jak State of Decay, nawet może bardziej rozbudowana. Natomiast wygląd gry przypomina właśnie Kenshi, ale też dużo jest tutaj z takich mobilnych gier w stylu Pokémon Go. Czyli jak ktoś grał, jak widzicie, zobaczcie na ten interfejs, dlatego też z tej strony mam teraz kamerkę. Jesteśmy nowi w tym świecie. Znajdź przyjazną osadę lub przynajmniej niewrogą. Okej, okay, dobra, więc zaczynamy tutaj. Wyciągnijmy sobie sneak mode. Tak, możemy się skradać. Mamy tu samochód jakiś obok. Ups. Już widzę tutaj pierwszych. Scavenge. Jest łuk. Weź wszystko. Dobra, mamy tylko łuk, no to weźmy go. Czy ty już za mną idziesz? Co? Ja troszeczkę nie wiem, czy ja za bardzo gry nie ściszyłem. Wiem, że ostatnio jak grałem, to ściszyłem, bo było strasznie głośne. Może zróbmy coś takiego. Delikatnie ten, bo wiem, że strzały były mega głośne. Dobra. A, możemy sobie zaznaczać jeszcze w ten sposób. Dobra, startujemy. Trzeba znaleźć osadę. Okej, okay, w ten sposób. Weźmy siekierkę. Czy ty mnie widzisz? Czy ty jesteś sam przede wszystkim? Jak jesteś sam, to cię mogę zgarnąć. Pokażę wam walkę, dobra. Pokażę wam walkę. Zobaczcie, jak one potrafią na mnie skakać. Zaraz zobaczycie. Dobra, on jest ranny, widzę. One są w stanie naprawdę mocno... Musiałbym go powalić jakoś. Okej, okay, pokonany. Weźmy wszystko. Troszeczkę złota miał w sobie. Mogę też pociachać jego ciało i zabrać mu mięso. Może zróbmy to. Mogę pociachać jego ciało teraz. Skin. Zabrać mu mięso, które mogę rzucać, żeby odciągać hordę od siebie. Dość fajna mechanika. Jak widzicie, mamy minus 5 temperatury. Jak będzie nam za zimno, trzeba będzie się na pewno ogrzać. Zerknijmy jeszcze na mapę świata. Czy ja mam mapę w ogóle? Ops. Mylą mi się ciągle przyciski. F1. Quest. Tak, musimy znaleźć. Nie mam jakiejś mapy, ale ostatnio jak grałem, od razu udało mi się ją znaleźć, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Myślę, że dobrym pomysłem... Tam coś jest? Na górce? Nie. Zobaczcie, jak się fajnie renderuje świat. To mi się bardzo w tej grze podoba, że to się dość w porządku renderuje. Weźmy wszystko. Nóż i strzały. Ja myślę, że znowu gra jest za cicho. Czy tak, jeżeli chodzi o... Klikanie jest głośne. To może tak. Tak. Widzisz, że klikanie jest bardzo głośne, natomiast inne dźwięki z gry są ciche. Dobra, nie, jest ok. Jest ok, dobra. Idziemy ścieżką na razie. Pobiegniemy kawałek. Tu jest coś do zbierania? Nie. Chodźmy ścieżką, zobaczymy, co znajdziemy. Z prawym dornym rogu mam tą mapkę. Ops. Ptaki. Da się też polować na ptaki, na zwierzynę. Jest tego tutaj troszeczkę. Mamy jakiś busik. O, coś słyszałem. Tam jest jakiś ogień. Widzę ognisko. Zobaczymy, podejdziemy tam. Może będą... Scavenge. Możemy scavengeować i sami przerzucać. Mam zapałki, świetnie. A mogę też po prostu brać wszystko przyciskiem. Widzę kolejny samochód, też tam podejdziemy. Ops, ups, 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 jesteś sam?
Właśnie fajnie, że celujemy. Na przykład mogę celować teraz w nogi. I teraz mogłem w nogi, nie? A co ja zrobiłem przez pomyłkę? Teraz walnę na przykład inaczej. O, teraz w głowę. Dobra. Fajnie, że jest, celuje się w co się uderzy. To jest naprawdę mega, to zrobili. Ta gra jest naprawdę rozbudowana pod względem ilością mechanik. Wodę w środku jest, świetnie. Mogę wejść nawet do samochodu, się też schować. Tutaj kolejny samochód. Nie chcę, żeby nikt mnie jeszcze tam nie zauważył, bo póki nie dowiem się, kto to jest. Weźmy wszystko i jest plecak. Proszę, zobaczmy ten plecak. On automatycznie mi się zmienił. Czyżby był lepszy? Medium jest lepszy niż mój. Dobra, mogę to rzucić, ale to jest w stanie... Nie wiem, czy chcę to nosić. Ops, ktoś tu jeszcze chodzi. Tam widzę. Po prawej. Tu też jest ktoś. Co tu jest? Dużo tych ognisk. Przejdziemy sobie. Na razie nie będę jakoś biegł. Czy to są ogniska, czy się pali osada? Tego nie wiem. Jest jakaś stróżówka. Dobra. Ktoś tu jest. Chowajmy broń. Hej! Myślisz, że możesz tutaj sobie wejść bez pozwolenia? Lepiej, żebyś miał trochę złota. Kłam. Jestem najsilniejszym lordem tutaj. Myślisz, że możesz mnie najechać? Okej, tylko nie bierz... Nie chcę żadnego problemów. Weź moje złoto. O kurcze. Pathetic. Lepiej, żebyś coś miał, bo nic nie mam, dlatego mu dałem. Lepiej, żebyś coś miał, jeśli... Okej, przekonaj kogoś, żeby do mnie dołączył. Uciekam stąd. Okej. Następnym razem, jak mnie spotka, to lepiej, żebym coś miał, powiedział. Dobra, to już chyba wolę towarzystwo zombie. On miał łuk, co prawda, ale nie wiem, ilu ich tam było. Tego z łukiem może bym dał radę pokonać siekierą, jakbym go zaskoczył. Ale wolałem nie ryzykować. Okej, czyli nie wszyscy są przyjaźni, prawda? Ja akurat podczas mojego podejścia udało mi się spotkać kupców, którzy byli przyjaźni. Też mieli shotgun i wszystko, troszeczkę z nimi pochodziłem. Trafiłem też do miasteczka, w którym znalazłem... Myślałem, że to był wilk. Tam coś jeszcze jest. Może z góry będzie coś widać lepiej. Wejdźmy na to wzgórze. Dobra, nic na razie nie widzimy. Lecimy dalej. Ups, 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 ups. Celuj w nogi, dawaj. Nie jest jej zimno. Teraz w głowę. Ups, 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 ups. Jak widzicie, mówiłem, że skaczą. Nogi, w nogi. Ops. Czekajcie, bo ma jakiś armor. Ops, fuck. Dobra, od nich warto by uciec. Zmęczony. Gonią mnie. Cały czas mnie goni. O, fuck. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Cholerka. O, tracę krew. Będzie po mnie, moi drodzy. Fuck, nie udało się. Nie ucieknę im raczej. Ile ich się stąd wzięło? No nie. Coś, powiem wam, że moje poprzednie podejście było lepsze. Ja chyba muszę zacząć od nowa. Load game. Czy ja mogę wczytać grę? Patrzcie, tutaj widzicie moje poprzednie, prawda? Macie dailyowy. To jest... Czekajcie, zerknę sobie na... Jest na 115, wczytam. Invite only. Ja sobie wczytam to podejście od nowa. Kurczę. No, to mnie? Okej. Okay. Nie. Weź wszystko.
Dobra, tego jednego sobie pokonam. Nauczymy się walczyć, też będzie inaczej. W nogi. Nogi teraz w głowę. Kawędź. Będzie trzeba często zapisywać grę. Może teraz w innym kierunku pójdziemy, co? W tym. O, tam coś też widzę. To jest inna. Tu też trzeba uważać, moi drodzy, żeby nie spaść. Tutaj można się ześlizgnąć z góry. Okej. Wydaje mi się, że to może być dobra gra na streama, zwłaszcza do gry z widzami. Co o tym sądzicie? To jest jakiś inny obóz? Dobra. Czy ja mogę ich zawołać jakoś? Nie otworzycie mi bramy? Czy ty mi otworzysz? Otworzysz, chodź tu. Myślisz, że tutaj możesz wejść bez pozwolenia? Okej, to są ci sami ludzie. Lepiej, żebyś miał coś złota. Weź moje złoto, nie chcę żadnych kłopotów. Dobra, oddałem mu trochę. Oddałem im to, co miałem. Coś tam miałem, jeden złoto to im oddałem. Trzeba uważać, czyli tam wiemy, że do tej osady nie wejdę, tak po prostu. Cholerka. Oni też do nich strzelają, widzę. I po głowie, dawaj. Zabita? Jeszcze nie. Okej. Okej, zerknijmy w takim razie na mapę. Kurczę, ostatnio zrespiłem się koło takiej osady, która rzeczywiście... Dobra, może chodźmy w tym kierunku. Nasłuchując terenu, czy czegoś tutaj nie ma. Tutaj questy da się robić dla ludzi. O nie! Znowu? Ops! Strzelajcie do nich! Pawie, potrzebuję bandaży. O Jezu, wiecie co, moi drodzy, ja wczytam to raz jeszcze. Nie wiedziałem, że to będzie aż takie trudne. Rzeczywiście wczytajmy to. Powiem wam, że jest masakra. Świat tej gry jest tak... Dobra, tego jednego sobie pokonam. Znowu, bo to będzie podobnie. Po nogach i po głowie. Weźmy to. Czyli tu jest podobnie. A tak, bo nic się nie generuje od nowa, bo to już jest z zapisu, który miałem, nie? Mogę używać noża, to wiem. Podbiegnijmy jeszcze tutaj. Trzeba ich jakoś wyminąć. Weźmy wszystko. Czy mi się wygenerował taki głupi start po prostu, trudny teraz? Idąc w tym kierunku kończy się mapa, więc muszę gdzieś iść w górę. Żeby nikogo nie sprowokować. Idę w kierunku, gdzie ostatnio miałem problem, nie? Ostatnio chodziłem po jakichś górkach, teraz idę drogą. Po prostu sobie pójdę. Zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej będzie taka... Tyle faili. Weźmy te zapałki. Tam jest drugi samochód, przy którym też... O, widziałem człowiek. Dwóch. Dwóch. Chcesz coś kupić? O, proszę. Porozmawiajmy z nimi. Chowajmy broń. Jest kupiec. Zobaczmy, co masz. Mogę ich obrabować, mogę ich zabić, a mogę zobaczyć, co mają. Zobaczmy, co masz. Musisz porozmawiać z Lajanem. Jestem tylko dla wsparcia. Dobra, to ty jesteś Lajan, tak? Okej. Przekonaj kogoś, żeby dołączył do mnie. Jaki cel?
To jest. Co tam? Co u ciebie? Adriana Walker ucieka, jak tylko zobaczy jakieś kłopoty. Jak się czujesz? Jest zombie z nami. A, życie toczy się dalej. Dobra. A czy trzymać się z nich teraz i będzie naprawdę nieźle? Okej, okay, strzały mamy. Teraz mogę znowu z tobą pogadać. Let's trade. Pohandlujmy. Okej, okay, sprawdź co mam. Chyba się będę ich troszeczkę trzymał. O, mają krucyfiksy za 8. Mogę, mam łuk, mam trochę... Mam łuk i mam dwa noże. To sobie zostawię. W sumie nic nie porobimy teraz. Aha, dobra, mogę wyjść stąd. Czy chciałbyś się do mnie dołączyć? Raczej nie. To jest moja drupa. Okej. Okay. Trochę mi je opieprzył o to. Za to. Ale wiemy, że tutaj... Czekaj, czy oni gdzieś będą chodzić. O, jest samochód. Weźmy wszystko. Nowy plecak. To jest ten lepszy. Dobra. Teraz zobaczymy, gdzie oni pójdą. Będę starał się jakoś trzymać ich. Woda. Najwyżej, jeżeli będą problem, to ucieknę do nich. Jak napotkam jakiś problem. Bo uważaj na pasek zmęczenia, bo jest spory. Ciekawe, czy tutaj się leveluje tak jak w State of Decay, robiąc coś, czy po prostu... Tak, uciek, dobra. Weźmy łuk i jest szczepionka. Bardzo fajnie. Będę szedł chyba tą drogą. To jest najbezpieczniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Coś tutaj jest. O, jest samochód. Jest zombie. Śpiwór? To był śpiwór? Bandaże. Piękna sprawa. Ty sam? Weźmy nóż. Czy uda mi się do niego zakraść? Jeszcze o mnie nic nie wie. Ops. Nie udało się. Czekamy do nich. Kurde, musiałem klikać spację, teraz widzę. Albo w odpowiednim momencie kliknąć, tego nie wiem. Okej. Okay. Dzięki za pomoc. Weźmy to, co macie. Take all. Take all. Ciekawe, gdzie oni mają swoją grupę, nie? W porządku. Wiedząc, że... Ktoś się zastanawia, ale nie widzi mnie. Ten jeszcze mnie szuka. Próbuję raz... No dawaj tym nożem. Głowę mu. Okej. Okay. Weźmy wszystko. Zaraz użyję tego o krucyfiksu, żeby zapisać. Zróbmy F1. Mam już dwa. Jak użyć? Gra zapisana. Dobra, został mi ostatni token. O, znowu mam. Krucyfiks, świetnie. Pokaż mi się, co tutaj jeszcze masz. Dobra. Tak stalkerowy trochę klimat też, powiedziałbym. O, teraz już o mnie nie wie. Już o mnie nie wie. Jest na ukryty jestem. Tam jeszcze na górze chyba ktoś chodzi. Nie. Okej. Okay. Nice. W ten sposób to działa. Można ich podnosić też. Dobra. Zaraz, ten samochód był przeszukany przeze mnie? Chyba był, nie? Tak. Można wchodzić do samochodów. Ciekawe, jak się zombie tutaj zachowują. Uda się wyjść z lewej strony na przykład i wyjść z prawej.
bandaże kolejne. Dobra, mam ludzi, którzy idą drogą. Jestem schowany. A widzicie, jak jest zielona ta choineczka, to znaczy, że jestem schowany. Za mną jest jeszcze jeden. Spróbujmy tego zabić. Bo one się wołają, prawda? Zmęczenie idzie wtedy. Też trzeba na to zwracać uwagę. Niech zmęczenie mi zejdzie. Poczekam chwileczkę, zmęczenie w prawym... Dobra. Fajnie, że oni tego nie zbierają, że ja mogę sobie teraz to popodnosić. Bo trochę mi w tym pomagają. Dobra, celujemy w nogi. I w głowę. Weźmy wszystko, co masz. Świetnie. Dobra. Może dojdziemy do jakiejś osady niedługo, co? Gdzieś ta droga musi prowadzić. Minus 8. Zmęczenie mam spore. Jest jakiś samochód. Szukajmy go. Kolejny plecak. Dobra. Myślę, że plecaki mógłbym pohandlować. Ogień. To jest wasze obozowisko. Wrócę na razie jeszcze do nich. Wy jesteście gdzieś tutaj blisko. Poszliście w tamtym kierunku. Dobra, zaraz. Temperatura. Aha, jest 36 stopni. Dobra, nie jestem wyziębiony. 36 stopni może być. O, zadzi. Ciągnijmy nóż. Już o mnie wie. Po nogach. No, bo ciężko trafić czasami w nogę. Nogi. O, dobra. Nie dostałem od niego. Take all. Weź wszystko. Świetnie. Weź wszystko. Strzelili w niego akurat wtedy, jak się odwracał i nie oberwałem. Jeszcze tego przeszukajmy. Kolejny zapis. Dobrze. Jak patrzę, gdzie oni chodzą. Mogę zsiąść drzewo, bo ognisko też by się przydało, nie? Mam zapałki? Czy... Tak, mam zapałki. O! Okej, on sam wypił. Czekaj. Co tu jest tak? Pogoda się już trochę zepsuła, co? Muszę napełnić sobie wodę. Chodźmy do tamtych zabudowań. Nie sądzę, że wszyscy ludzie będą tu źli, nie? Tam były jakieś zabudowania. Zerknijmy jeszcze, jak wygląda... Hunger. Nie jest źle. Pragnienie, głód. Jest w porządku. To było zbierane? Tak. Czy co? Mam jeszcze, skoro mam jeszcze zapisy, jeszcze 6. Dobra, użyłem tokena. Halleluja. O, ktoś biegnie do mnie. Ej! Hej nieznajomy, co mogę dla ciebie zrobić? Jestem tutaj, żeby handlować. Okej, Samuel Mike jest naszym głównym handlarzem, czyli mogę wejść, tak? Jak się nazywasz? Jestem Alexis i jesteśmy Defensy Nomads. Szukam pracy. Hmm.
Mam pokonać Amelię jakąś. Zobaczę, co da się zrobić. Czyli nie powiedziałem, że tak, ale może. Alexis nie lubi Amelie Doyle. Make Alexis Doyle happy. Co? Alexis Doyle nie lubi Amelie Doyle. Co? Macie to samo nazwisko. Znajdź sposób, aby obniżyć morale Amelie. Co? Jak się czujesz? Okej. Okej. Ona jest na mapie zaznaczona, czyli ty jesteś Amelia, tak? Usiądź przy ogniu. No, najpierw tak, usiądźmy przy ogniu. Ogrzejemy się trochę. To jest dobry pomysł. Ogrzejmy się troszeczkę przy ogniu. Mogę z tobą pogadać? Jak się nazywasz? Jestem Hannah Perks. Mam pracę. Możesz wygrać złoto, jeśli umiesz boksować. Mia Carter jest... Okej. Okay. Z Mia Carter musiałbym porozmawiać wtedy. Jak się czujesz? A, bywało lepiej. Ale bywało również gorzej. Okej. Okay. Rozmawiajmy z tą Amelią. Co ona mi powie na to? Czy to jej brat jest, czy ten? Oni mają tak samo na nazwisko, nie? Co słychać? Maja nie ufa ci, bo cię nie zna. Okej. Okay. Maja ci nie zaufa, bo cię nie zna. No dobrze, ale najpierw tak. Pohandlujmy na razie. A to nie ty byłeś. Okej, okay, ale Samuel ma... Okej, okay, może mogę z nią pohandlować, ale to Samuel jest głównym. Tutaj toolbox. Mogę ci medium... Nie masz tyle... Ona nie ma tyle złota, żeby to ode mnie kupić. Okej. Okay. Mam dwa łuki, a łuk? Jest za ciężki, żeby mogła go nosić. Dobra, czyli nie z tobą rozmawiać. On fire. Jesteś stranger, nieznajomy. Muszę ich pytać o imię najpierw. Kim jesteś? Jak się nazywasz? Może to jest ten kupiec. Antonio Page. Już znasz moją dziewczynę. To jest Alexis Doyle. A ty jesteś kim? Ej, co słychać? Alexis robi tutaj decyzję i o tu o wszystkim decyduje. I jest mi z tym dobrze. Okej. Okay. A ty kim jesteś? Pogadaj. Jak masz na imię? Jestem Hunter Tate. Mam pracy. Możesz, no, walczyć na pięści. Laya Holden szuka przeciwnika. Laila. Okej, czyli najpierw trzeba wszystkich imiona poznać. Anna. Ty jesteś kim? Jak się nazywasz? Eric Perks. Jestem ojcem Hany. Pohandlujmy. Okej, ale Samuel. Trzeba Samuela. McKee. Samuel McKee. Bandaże, nabój. Cały plecak ci sprzedam. Dobra. Jeszcze szukam pracy. Laila Holden jest naszym szefem. Miałaby dla ciebie zlecenie polowania. I tu jest kilku szefów, tak? Dobrze to rozumiem? Jak się nazywasz? Jack de la Cruz. Szukam pracy. Wow, jak fajnie. Dobra, to samo co mi mówisz. A ty? Amelia. Szukam pracy. Dobra, skip. Mogę Andres. Dobra, kto jest ich tym handlarzem głównym? Żeby z nim pohandlować. Nie widzę go. Chyba, że to ten, który chodzi, nie? O, jeszcze jak ty się nazywasz? Bo jeszcze ciebie nie znam. Naomi Coleys. Jestem mamą Andreas. Tu wszyscy, to jest rodzina. Szukam pracy. Nie chcę robić tamtego questa.
Oj, nie chcę na razie walczyć. Nie, nie, na razie... No thanks. Nie chcę na razie walczyć. Myślę, że strata będzie strata kasy. Laila. No dobra, przeczekałbym noc, to przede wszystkim. Czy ja mam coś do jedzenia? Czy mam coś do jedzenia? Głód jest coraz większy, pragnienie też. Mam trochę wody. Napiłem się. Nie mam nic do jedzenia. Trzeba by kupić. Pohandlujmy. Zobaczmy, co ty masz. Samuel. No, Samuela nie mam tutaj. O! Mogę go ugotować tutaj. Nie mam garnka. No to już zjem go surowego. Mogę zrobić sałatkę też. Trochę mi spadło, dobra. Ktoś tam śpi. Czekaj, jak pogadam z nim, to... Mia Carter. Pogadam, już z nim rozmawiałem. Naomi Collins. Jest naszym szefem, Naomi Collins. A mail... O Jezu, jest tak, powiem wam, że... Jeżeli spojrzę na mapę... Samuel, o, jest tutaj. A, Samuel jest tutaj, w tym domku. Ups. Ten Hunter, ty jesteś Samuel? Jakie jest twoje imię? Nie, to było z drugiej strony. Jestem Jasmine Carver. Jasmine Carver. O, zaraz, zaraz, zaraz. Domek, domek. To chyba ten. Wow. O, to był ten domek. Tak, to był on. Samuel, tak. Mam pracy. Znaczy, pracy nie. Chciałem pohandlować z sobą. Naomi Collins. Zaraz ją znajdę. Let's trade. Okej. Okay. Sorry, troszeczkę się tu jeszcze gubię. Dobra, okej. Okay. Ty masz 94 zł, czyli mogę ci sprzedać to. Mam dwie siekiery, może je sobie zostawię. Catering bar... Mogę przenosić płyny i jedzenie tutaj. Mogę je zjeść, albo zrobić z nich cukier. Nowela detektywistyczna. Patelnia. Ale mogę tylko uderzyć nią ludzi. No to... Jeden łuk ci też sprzedam, bo nie potrzebuję tego nosić tyle. Jeden nóż też. Dobra. Jesteś kim? Jasmine. Zerknę teraz na mapę. Ktoś może mieć dla mnie... Naomi Collins, czyli jesteś za mną. Naomi jest gdzieś tutaj. To jesteś ty? Naomi. Szukam pracy. Potrzebuję trochę mięsa. Czy jesteś... Czy dobrze polujesz? Skłam. Nie. Nie, nie jestem... Nie jestem łowcą. Nie będę kłamał. No więc nie ma z siebie pożytku. Co? Infected podchodzi. Patrzcie, oni krzyczą, że jest zainfekowany tutaj i podchodzą, nie? Got him. Hej, jak fajnie. Zresztą mi się to podoba. Ja idę go przelutować. Tam ktoś jest poza obozem. To jest człowiek. Nie, to jest jedzenie. Znaczy, jedzenie. Spróbuję popolować trochę łukiem. Może rzeczywiście polowanie nie byłoby takie... Take all. Ja mam łuk, prawda? Łuk mam i 16 strzał. Bo skradać się potrafię. Próbujemy najpierw na zombie. Jest ich kilka. Nogi. Okej, teraz głowę. No z walką sobie radzę całkiem nieźle, mi się wydaje.
Walka jest całkiem spoko. Z łukiem już tak niezbyt. Zastanówmy się jeszcze. Próbuję. Trochę... O, czekajcie, tu są jakieś wozy. Coś jeszcze jest. Zabierz łom w tym samochodzie. Tam coś jest zielonego. Greenstein. Nie wiem, czym jest zielony. Zainfekowany. Tam ci byli niebiescy. Ten jest green. Czy co? Walić to. Nie wiem, to czy to nie jest jakieś gorsze. Mapa? To była mapa? Nie. Kawałek tkaniny. Królik. Okej. Okay. Spróbujemy upolować królika. Misja upolować królika. Jest jeszcze jakiś inny obóz. Niebieski zainfekowany. Nikt jeszcze o mnie nie wie. Czy ucieka? Nie trafi. Kurka. No dobra, no to nici z obiadu. A może jeszcze? Jedźmy w zarośla. Uciekł, co? O, czekaj, czekaj, czekaj. Nie widzę go, ale jest gdzieś dokładnie przede mną. Śpi. Kurka. Ale te dźwięki świetnie zrobili. Dobra, wiecie co, bo zimno się robi. Patrzcie, bardzo zimno. Minus 17 stopni. Wracam. Do obozu. To pozwoli mi tu wejść raz, to drugi raz chyba też, nie? Dobra. Usiądźmy i ogrzejmy się. Szczerze, byłem też zmęczony bardzo. Dobrze, moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej. Ktoś wchodzi do obozu, patrzcie, ktoś tutaj idzie do nas. Dziękuję wam bardzo, chyba Drwal. Dziękuję wam bardzo za obecność. Pamiętajcie o łapeczkach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.